Ernest Bodziuk, dzień dobry. Spotykamy się w ramach 15. edycji Dnia Otwartego Notariatu. Moim gościem jest notariusz Jolanta Niedziela. Dzień dobry, pani notariusz. Dzień dobry, panie redaktorze. Dzień dobry państwu. O pełnomocnictwie sobie porozmawiamy. Wiem, że jest jeden zaskakujący przykład, ale nie będę państwu zdradzał. Zdradzimy na koniec, dobrze? Do czego można udzielić pełnomocnictwa? Ale chciałem zapytać najpierw o te takie najbardziej powszechne tematy, powszechne rozwiązania, które najczęściej się stosuje. Do czego tego pełnomocnictwa można udzielić? Pełnomocnictwa możemy udzielić do dokonania każdej czynności prawnej, w której nie możemy reprezentować sami własnych interesów. Nie chcemy albo nie możemy, bo się na czymś po prostu nie znamy. Możemy udzielić pełnomocnictwa profesjonalnemu pełnomocnikowi, jakim jest adwokat, radca prawny, doradca podatkowy. Możemy też udzielić pełnomocnictwa osobie, której najbardziej ufamy, naszej rodzinie, naszemu przyjacielowi. Tak by reprezentował nasze interesy wtedy, kiedy sami nie możemy lub nie chcemy ich reprezentować. A to są interesy prywatne czy biznesowe? Mogą być i takie, w zależności od tego, jakiej czynności chcemy dokonać, udzielamy stosownego pełnomocnictwa. Jeżeli czynność dotyczy nas samych, jako osób fizycznych, udzielamy pełnomocnictwa jako Jolanta Niedzielna, Ernest Bodziuk. Jeżeli jednak prowadzimy spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością, to udzielając pełnomocnictwa w zakresie reprezentacji spółki, udzielamy tego pełnomocnictwa do działania w imieniu tego podmiotu prawnego. Czyli rozumiem, że na przykład jeżeli jest jeden właściciel dwóch spółek, jest tylko jednoosobowy zarząd w jednej i w drugiej, to przecież sam ze sobą ten prezes nie podpisze umowy między spółkami, musi wyznaczyć jakiegoś pełnomocnika, który będzie reprezentował drugą spółkę, tak? To jest bardzo ciekawy temat. On się nawet znalazł pod obradami Sądu Najwyższego. I tutaj trzeba zachować ostrożność, udzielając takiego pełnomocnictwa, po to, aby nie było właśnie podejrzenia o działanie z samym sobą, co jest prawnie niedopuszczalne. Mhm. A najbardziej powszechne przypadki udzielania pełnomocnictwa, z którymi pani na co dzień się spotyka jako notariusz, to? Najczęściej chodzi oczywiście o pełnomocnictwa do dokonania czynności z zakresu obrotu nieruchomościami. A kogo można wyznaczać na pełnomocnika? Czy to jest w jakiś sposób uregulowane? Czy ja mogę wyznaczyć, nie wiem, mojego kolegę, moją mamę, tatę, brata albo znajomego? Są oczywiście ograniczenia w możliwości udzielania pełnomocnictwa. My sami musimy mieć pełną zdolność do czynności prawnych, czyli nie możemy być ubezwłasnowolnieni. I osoba pełnomocnika też musi być, najprostszy przykład, osobą pełnoletnią i posiadać zdolność do czynności prawnych. A to pełnomocnictwo jest w jakiś sposób ograniczane, czy niektórzy mogą sobie zadać pytanie, no dobrze, ja dam jakieś pełnomocnictwo komuś i on wtedy zrobi wszystko, co będzie chciał. Wszystko zależy od nas, mocodawców, czyli osób, które chcą udzielić takiego pełnomocnictwa. Decyduje oczywiście kwestia zaufania do osoby pełnomocnika. Możemy dać taką pełną moc, jak mówi sama nazwa tego instrumentu, ale możemy też ograniczyć pełnomocnika, ustanawiając pewne zasady graniczne, na przykład nieprzekraczanie ceny najwyższej lub najniższej, za którą pełnomocnik ma sprzedać lub kupić dla nas nieruchomość. Możemy także ograniczyć pełnomocnictwo czasowo, postanawiając, że wygasa ono z chwilą upływu określonego dnia. Czyli może być ograniczone czasowo i zakres obowiązywania, czyli pełnomocnik do konkretnego zadania. A jak to technicznie wygląda? Co z takim pełnomocnikiem, przyszłym pełnomocnikiem, przychodzi się do notariusza i mówi, pani notariusz, ten oto pan będzie moim pełnomocnikiem w takim zakresie i w takim czasie? Osoba pełnomocnika nie jest nam potrzebna do sporządzenia aktu notarialnego dokumentu pełnomocnictwa. Potrzebna jest nam obecność mocodawcy, czyli tej osoby, która deleguje swoje uprawnienia na pełnomocnika. Oczywiście mocodawca musi znać dane osobowe pełnomocnika, tak aby bez żadnej wątpliwości prawidłowo określić jego personalia w treści pełnomocnictwa. Musi mieć spisane dane osobowe. Dowodu nie może przynieść, bo nie można się... To możemy tak zdradzić, prawda? Tak. Nie można czyjegoś dowodu przynieść. Ale należy znać numer i datę ważności tego dokumentu. Dobrze. A odwołanie? Odwołanie? No bo to też jest istotne, prawda? No jak dajemy, a chcemy odwołać szybciej, to co? Pełnomocnictwo dla swej skuteczności w określonych przypadkach wymaga zachowania tak zwanej, jak mówimy my prawnicy, formy szczególnej, na przykład formy aktu notarialnego. Ale warto pamiętać o tym, że dla odwołania pełnomocnictwa nie ma obowiązku zachowania tej samej formy. Wystarczy przekazanie naszej woli pełnomocnikowi i zobowiązanie go do zwrotu dokumentu pełnomocnictwa.
No to puenta, pani Dariuszu, na koniec obiecaliśmy państwu, że będzie coś ciekawego. Ja początkowo, trudno mi było w to uwierzyć, ale to, że można powołać pełnomocnika do tego, żeby zawrzeć związek małżeński z kimś, no to trochę mnie zdziwiło, ale można, tak? Tak, przewiduje to zarówno polskie prawo cywilne, jak i prawo kanoniczne. Zawieranie małżeństw per procura było bardzo rozpowszechnione w dawnych czasach, kiedy ograniczenia w komunikacji powodowały wydłużenie zawarcia choćby przez pary królewskie związków małżeńskich. Ale tutaj ciekawa sprawa. W tym zakresie mocodawca musi dla ważności takiego pełnomocnictwa w treści pełnomocnictwa wskazać, z kim chce zawrzeć związek małżeński. Nie może tutaj pełnomocnikowi pozostawić wolnej ręki w wyboru jeszcze wybrałby kogoś przyszłego małżonka. I co wtedy? Ale to się potem z takim pełnomocnictwem idzie do Urzędu Stanu Cywilnego na przykład? Tak. Pokazuje to pełnomocnictwo i zawiera ten... Tak, dokładnie. Zwiadę. Należy oczywiście zachować całą procedurę określoną czy prawem kanonicznym, czy prawem cywilnym, jeżeli jest to związek zawierany w Urzędzie Stanu Cywilnego, zgromadzić wszystkie dokumenty i przynieść wypis aktu notarialny. No a jak urzędnik państwowy powie na koniec tradycyjnie i mogą się państwo pocałować, to co wtedy? Pocałunek per procura zawsze istniał. To trzeba spojrzeć w historię. Mało tego. Pokładziny następowały z pełnomocnikiem. To dzisiaj chyba już by nie przeszło. No dobrze, ale to już zupełnie inna rozmowa, pani notariusz. Dziękuję pięknie za to spotkanie. Jolanta Niedziela, notariusz. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Szanowni państwo, to tylko jeden z odcinków. Zapraszam na kolejne. Ernest Bodziuk, do zobaczenia.